Znak Czerwonego Krzyża to znak chroniony, dlatego nie korzystaj z niego na własną rękę. Myślę, że miałem tą świadomość, natomiast nie miałem świadomości, że ten znak jest tak często nadużywany. Znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego, które bardzo dokładnie wskazują osoby, podmioty i miejsca, które mogą być oznakowane nim i okoliczności, w jakich ten znak należy stosować. Największym wyzwaniem przy tworzeniu konceptu i przy kampanii jest przede wszystkim to, że kampania nie jest komercyjna. Nie mamy tutaj produktu, mamy temat ważny społecznie, mamy wyzwanie, aby powiedzieć odbiorcom o kwestii pomagania w nieco inny sposób. Uważam, że formuła tego spotu, pomysł na ten spot jest jego wielką siłą, że wizualnie jest to bardzo atrakcyjne. Pracowaliśmy z ciałem i choreografią przy tej reklamie głównie na choreografii rąk. Interesowała nas działanie wspólnotowe i choreografia oparta na trosce i budowaniu bliskości i intymności pomiędzy osobami. Staraliśmy się być inkluzywni w ten sposób, pełni empatii, po to, żeby pokazać, że ten znak jest nośnikiem bardzo wielu znaczeń, ale przede wszystkim niesienia pomocy i zależy nam na tym, żeby był on używany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Rozpoczynając pracę przy projekcie, towarzyszyła nam taka myśl, że żyjemy w bardzo komfortowym miejscu na ziemi. I tak naprawdę dopiero wojna w Ukrainie była dla nas wszystkich takim pierwszym doświadczeniem. Zobaczyliśmy, jak wygląda taka masowa pomoc humanitarna. Ruszając tak naprawdę z tym, co mamy, czyli z dobrymi chęciami na pomoc. To też jest taki moment, w którym warto opowiedzieć, czy warto uświadomić społeczeństwu, nam wszystkim, jak ta pomoc powinna być zorganizowana i jak ważne jest to, by pomagać odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. W przestrzeni publicznej wyróżniamy trzy rodzaje nadużyć. Pierwsze, najmniej poważne, to naśladownictwo, kiedy osoby bądź podmioty posługują się znakiem łudząco podobnym do znaku Czerwonego Krzyża, wprowadzając w błąd osoby obserwujące to z zewnątrz. Następnie mamy uzurpację, kiedy znak wykorzystywany jest celowo, chociażby do zwiększenia sprzedaży produktu, natomiast jest to nieprawidłowe użycie znaku. I trzecia, najbardziej poważna sytuacja to wtedy, kiedy dochodzi do wiarołomnego posłużenia się znakiem dla ochrony kombatantów i sprzętu wojskowego podczas wojny, po to, żeby wprowadzić przeciwnika w błąd. Bardzo lubię energię, która towarzyszy po prostu ludziom przy tego typu spotach, bo pracują przy nich ludzie, którzy chcą tutaj być, którzy wierzą w to, co robimy. Dzięki temu myślę, że coś możemy zmienić, tak jak teraz. No, chcemy, żeby była większa świadomość tego, czym jest PCK, co oznacza ten znak i kiedy można go używać. Thank you.
My mówimy w kampanii o przekazie, który ma uwrażliwić odbiorców i nie zablokować ich. Natomiast odblokować do refleksji, do takiego świadomego pomagania. To był nasz cel, nasze wyzwanie i mam nadzieję, że mu sprostaliśmy. Pamiętajmy, że pomaganie jest bardzo potrzebne i ważne, ale trzeba to robić w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Znak Czerwonego Krzyża to znak chroniony, dlatego nie korzystaj z niego na własną rękę.